W każdym razie możemy zacząć od prezentacji. Państwo pewnie dostali plan tego wykładu. Możemy zacząć od prezentacji tematu. Chciałbym się przyjrzeć rzeczywiście metafizycznym założeniom pojęcia prawdy obiektywnej. Od tego, jak będę rozumiał tutaj pojęcie prawdy, będę rozumiał je jako pojęcie naturalne. Co mam tutaj na myśli? Mam na myśli to, że uważam, że wszyscy wiemy, czym jest prawda. Że to jest takie pojęcie, wiedzę o nim zdobywamy po prostu przez kontakt z rzeczywistością. Jeżeli ktoś jest wezwany do sądu, ma złożyć jakieś zeznania, to i żąda się od niego oczywiście prawdziwych zeznań, to nie słyszałem jeszcze nikogo, kto by żądał wykładu z epistemologii przed, bo nie jest dokładnie pewien, o co go proszą. Wszyscy wiemy, o co jesteśmy proszeni wtedy, kiedy nas ktoś prosi o powiedzenie prawdy. I wiemy, że to jest po prostu, no tak jak już tutaj poprzedni wykład nam to opowiadał, że to pojęcie to jest właśnie zgodność intelektu z rzeczywistością. Będziemy się zajmować pojęciem prawdy obiektywnej, czyli jakimś wariantem, powiedzmy, prawdy. Czym jest prawda obiektywna? No, prawda niezależna, najłatwiej zdefiniować negatywnie, od subiektywnych nastawień jednostki, od interesów grup społecznych, od procesów historycznych. Tutaj też przyłączam się do krytyki hegelizmu przedstawionej w poprzednim wykładzie. Ogólnie rzecz biorąc, jest to prawda wolna od jakiegokolwiek kontekstu. Oznacza to, że rzeczywiście prawda jest niestopniowalna, prawda obiektywna jest niezmienna, niezależna od tego, kto i w jakich okolicznościach ją wypowiada. Pozytywnie, jeżeli mielibyśmy scharakteryzować prawdę obiektywną, to bym powiedział, że prawda obiektywna gwarantuje, że istnieją pewne standardy uzasadnienia, że przynajmniej pewne spory są rozstrzygalne, że przynajmniej w pewnych sporach są ludzie, którzy mają rację i ci, którzy jej nie mają, niezależnie właśnie od kontekstu, niezależnie od ich subiektywnych nastawień. Jeżeli chodzi o dalej słownictwo, którego będziemy tutaj używać, no to ktoś, kto uważa, że istnieje tak określona prawda, to byśmy go nazwali absolutystą epistemologicznym. No i stanowisko, które z kolei jest przeciwne do absolutyzmu, no to będzie relatywizm epistemologiczny. Relatywizm epistemologiczny, który no jest zdefiniowany właśnie, tutaj będą autorzy, którzy akurat relatywistami nie są. Kazimierz Twardowski właśnie tak definiuje, że relatywizm twierdzi, głosi, że sądy są prawdziwe tylko pod pewnymi warunkami, właśnie z pewnym zastrzeżeniem, dzięki pewnym okolicznościom, czyli mamy właśnie tutaj tą odwrotność prawdy obiektywnej. I z tego stanowiska wynika, że jest całkiem możliwe, że przekonania, które z jednego punktu widzenia są prawdziwe, z innego są fałszywe i nie ma żadnego obiektywnego właśnie punktu widzenia, który mógłby rozstrzygnąć spór między osobami, które uważają właśnie przeciwnie do siebie. Chciałbym podkreślić wagę sporu. Tutaj papież Benedykt XVI zwracał uwagę na to, że to prawdopodobnie jest podstawowy spór kulturowy, czyli właśnie spór o istnienie prawdy obiektywnej i to przekonanie właśnie sięgające, jak mówi papież, aż do fundamentów teologii, że to właśnie relatywizm jest tym najlepszym spojrzeniem na fenomen prawdy. Jeszcze może bym podkreślił jedną rzecz, że relatywizm nie przeczy istnienia prawdy. Go relatywizm uważa właśnie, że jest prawd wiele, prawd, które są zależne od punktu widzenia, od okoliczności, od kontekstu. Ale mimo wagi sporu, ja tutaj dzisiaj nie będę próbował rozstrzygać sporu między relatywizmem a absolutyzmem. To, czym będę się zajmował, to określenie warunków sensowności pojęcia prawdy obiektywnej. Jaki musi być świat, żeby mówienie o prawdzie obiektywnej w ogóle miało jakikolwiek sens. I tutaj akurat będzie już pierwszy punkt pewnie sporu między mną a moim przedmówcą, ponieważ ja tutaj będę twierdził, że jednym z takich, jedna z naszych takich intuicji bardzo mocnych podpowiada nam, że
intuicji o pojęciu prawdy, klasycznym pojęciu prawdy, która mówi właśnie o tej zgodności między intelektem a rzeczywistością, że ona zakłada reprezentacjonizm. Ja tak uważam, ponieważ uważam, że sąd logiczny właśnie, czyli to, co jest nośnikiem własności prawdy, prawdziwe są sądy, prawdziwe są zdania, że jest to jakiś, jest to jakaś reprezentacja rzeczywistości. Reprezentacjonizm to właśnie stanowisko, zgodnie z którym poznanie jest jakąś formą przedstawiania sobie rzeczywistości. I zgodnie z tym stanowiskiem, jeżeli z tym się zgodzimy, że poznanie polega na przedstawianiu sobie jakoś rzeczywistości, to zgodnie z tym warunkami prawdy obiektywnej wydawałoby się, i tutaj znowu będę trochę próbował może zamieszać w kotle, wydawałoby się, że jest istnienie rzeczywistości obiektywnej, że żeby prawda obiektywna miała jakikolwiek sens, to musi być jakaś rzeczywistość obiektywna, jakiś właśnie taki gotowy wyrób, jak to mówił Nelson Goodman, i musi istnieć jeszcze jakieś zwierciadło tej rzeczywistości, jakaś sfera mentalna, świadoma, która odbija właśnie tę rzeczywistość obiektywną. Stąd właśnie wydaje się, że tym warunkiem jest dualizm sfery fizycznej i świadomej. Na potwierdzenie tego cytaty z akurat z autorów, którzy nie wierzą w istnienie prawdy obiektywnej, oni uważają właśnie, że ci, którzy uznają prawdę obiektywną, są zobowiązani właśnie do przyjęcia, że świat jest wyrobem gotowym, jak mówi Hilary Putnam, że świat sam w sobie ma jakąś wpisaną strukturę, bo tylko dzięki temu moglibyśmy obiektywnie kopiować tę strukturę, jeżeli ona byłaby po prostu tam gdzieś na zewnątrz nas, na zewnątrz naszych intelektów. I podobnie tu też już przywoływany Richard Rorty z kolei właśnie też wskazuje na konieczność istnienia jakiegoś zwierciadła. Jeżeli ktoś uważa, że istnieje prawda obiektywna, to musi istnieć jakieś idealne lustro, które by odbijało właśnie tę obiektywną rzeczywistość. I ja nie będę zgadzał się z tymi warunkami. Zadajmy sobie pierwsze pytanie, czy warunkiem prawdy obiektywnej jest rzeczywistość obiektywna. Wydawałoby się, że to jest oczywiste, że tak, ale ja tu będę troszkę argumentował, że niekoniecznie. Możemy sobie wyobrazić świat, który nie jest właśnie rzeczywistością obiektywną, a mimo wszystko istnieje w nim fenomen prawdy obiektywnej. Idea rzeczywistości obiektywnej, no, w filozofii nowożytnej właśnie wynika z tego podziału na jakości pierwotne, a więc niezależne od związku z innymi przedmiotami, jakości pierwotne to są te cechy własności rzeczy, które ona ma po prostu sama w sobie, i jakości wtórne, jak na przykład barwa powierzchni przedmiotu. Ten piesek patrzy na to jabłko i jego percepcja, to jaki kolor tego jabłka odbiera, być może różni się od tego, jak my patrzymy na to samo jabłko. W związku z tym barwa nie jest cechą właśnie obiektywną tego przedmiotu, jest cechą, którą byśmy nazwali subiektywną, a w subiektywności to jest interesujące, że cechy subiektywne są relatywne. To znaczy subiektywność polega na relacji z innym przedmiotem. Subiektywność polega na relacji właśnie z podmiotem poznającym. Jabłko jest czerwone dla mnie postrzegającego to dane jabłko. No i odwrotnie, w związku z tym cechy obiektywne byłyby więc cechami wewnętrznymi, cechami, które przedmiot posiada bez względu na relacje z innymi przedmiotami. I tu właśnie zaczyna się problem. Jeżeli spojrzymy na postęp nauki, to ona zmierzała do powiedzenia nam, że w zasadzie nie ma takich cech obiektywnych, że wszystkie cechy są relatywne, że wszystkie cechy są względne. Tu oczywiście możemy wymieniać bardzo wiele przykładów, ale z tych najsłynniejszych byśmy odnotowali szczególną teorię względności Einsteina z tymi różnymi eksperymentami myślowymi, które się przy okazji tej teorii formuje, czy to tych bliźniaków, z których jeden został wysłany w kosmos rakietą poruszającą się z prędkością bliską prędkości światła, czy też jak tutaj przedstawiony eksperyment z dwoma różnymi obserwatorami, jeden znajdujący się w wagonie właśnie znowu pociągu poruszającego się z prędkością bliską prędkości światła, drugiego stojącego na zewnątrz, zmierzącego czas jakiegoś wydarzenia. Obie osoby obserwujące mają idealne pomiary,
mają idealną aparaturę pomiarową, a mimo wszystko ich wyniki tego samego wydarzenia znacznie się różnią. Powiedzmy, że jeżeli obserwator z pociągu mierzy dane wydarzenie, wychodzi mu sekunda, no to dla obserwatora z zewnątrz dane wydarzenie trwa 7 sekund. I pytanie jest nie takie, prawda, kto z nich źle mierzył, u kogo gdzie czas spowolnił. Według Einsteina problem właśnie polega na tym, że obaj bardzo dobrze zmierzyli wydarzenia, tylko po prostu robią to z dwóch różnych punktów widzenia. A więc w świetle szczególnej teorii względności nie ma sensu pytanie, który z tych czasów jest czasem właściwym, obiektywnym czasem tegoż wydarzenia. Czas i przestrzeń są czymś względnym, zależnym właśnie od układu odniesienia, a jeżeli coś jest względne, to od razu wpada w tę kategorię cech subiektywnych. Można tutaj wymieniać właśnie teorie percepcji XIX-wieczne. Tutaj akurat dałem przykład Hermana von Helmholtza. No, cytat dosyć długi, ale generalnie chodzi temu naukowcowi o to, że wszystkie treści naszych percepcji są określane przez rzecz, na którą wywiera się skutek. Czyli wszystkie cechy naszej percepcji wzrokowej są określane przez moje oko. I w związku z tym wszystkie nasze poznania są perspektywiczne. Wszystkie właśnie w związku z tym są względne i w pewnym sensie subiektywne. I Helmholtz dochodzi właśnie do takiego kantowskiego przekonania, że ten przedmiot odniesienia to jest takie niewiadoma X. Rzecz kantowska, rzecz sama w sobie. Według Helmholtza nie ma faktów, po prostu są tylko fakty dla kogoś. I znowu, jeżeli tak powiemy, że nie ma faktów po prostu, tylko są zawsze fakty dla kogoś, no to wtedy wprowadzamy tę cechę względności, relatywności w nasz światopogląd. Można tutaj wreszcie przywołać ten słynny dylemat Artura Eddingtona, który mówi: mam tu przed sobą stół, który jawi mi się jako nieprzenikliwy, jako zwarta grudka materii, ale fizyka mówi mi, że tak naprawdę nie patrzę na stół, tylko tak naprawdę przede mną jest jakiś system cząstek elementarnych połączonych oddziaływaniami elektromagnetycznymi, przestrzeń między nimi to głównie próżnia. I teraz pytanie, to co w takim razie mam przed sobą? Jaki tu punkt widzenia jest właściwy? Bo jeżeli zgodzimy się z fizykiem, że to, co w oglądzie codziennym jawi mi się jako stół, faktycznie jest niczym innym jak zbiorem cząstek elementarnych, no to wtedy zdanie ten stół istnieje jest fałszywe, prawda? I pytanie będzie takie, który punkt widzenia jest prawidłowy? Ten punkt widzenia zdroworozsądkowy czy punkt widzenia naukowy? No i Eddington twierdza, no, nie ma tutaj dobrego, nie ma tutaj dobrej odpowiedzi na to pytanie. Właśnie prawda jest wtedy względna, jest prawda, jest wtedy odniesiona do jakiegoś układu odniesienia. Filozofia zareagowała na te odkrycia naukowe. W latach 20. i 30. są więc stare dzieje dla filozofii sprzed 100 lat. Pojawiła się cała grupa właśnie tutaj filozofów, których wymieniłem, którzy w związku z odkryciem, głównie w związku ze szczególną teorią względności, również w związku z mechaniką kwantową, o której tu już nie wspominałem, sformułowała pogląd zwany obiektywizmem relatywistycznym. Ten pogląd przedstawię na przykładzie Johna Deweya, który uważał, że właśnie wszystkie własności przedmiotów są relatywne. Wszystkie własności przedmiotów są względne, a więc rzeczywistość nie ma charakteru obiektywnego. Rzeczy są tym, czym są w relacjach. Natura, przyroda to nie zespół powiązanych wzajem ze sobą rzeczy, ale rzeczy określanych przez te wzajemne powiązania. Relatywność, względność nie jest wtórną cechą rzeczywistości, jak jeszcze sugerowała teoria Locke'a, który właśnie uważał, że te cechy subiektywne są właśnie wtórne. Barwa ostatecznie nie stanowi o istocie przedmiotu. A więc, że rzeczywistość, relatywność nie jest wtórna dla rzeczywistości, ale stanowi jej istotę. Oczywiście możemy się nie zgadzać z obiektywizmem relatywistycznym. Ja tu nie chcę się prezentować jako zwolennik obiektywizmu relatywistycznego. Natomiast można zaobserwować to, że
obiektywizm relatywistyczny nie przeczy istnieniu prawdy obiektywnej. Tą prawdę obiektywną będą lokowali właśnie w szczególnej teorii względności czy we własnym stanowisku. Uważają, że rzeczywistość jest całkowicie względna, nie ma rzeczywistości obiektywnej, ale istnieje prawda obiektywna. Więc dlatego właśnie przedstawiam to stanowisko, nie dlatego, żeby do niego przekonywać tutaj, tylko dlatego, żeby pokazać, że istnieje możliwość pomyślenia sobie świata, rzeczywiście całkowicie zmiennego i względnego, w którym mimo wszystko istnieje prawda obiektywna właśnie o tym świecie. I w filozofii pojawiały się właśnie tego typu pomysły. Więc przejdźmy do tego drugiego warunku, tego dualizmu sfery mentalnej, świadomej i fizycznej. Istnieją wersje tej klasycznej teorii prawdy, które obywają się bez pojęcia świadomego umysłu, bez tej sfery mentalnej, nie potrzebują. Właśnie tutaj przykład będzie Ludwika Wittgensteina z traktatu logiczno-filozoficznego, który uważa, że w tej zgodności, że jakby prawda obiektywna nie wymaga żadnego świadomego zwierciadła, które by odbijało rzeczywistość, tylko wymaga jedności formy logicznej. To, co obrazuje rzeczywistość i to, co obrazowane, powinno mieć jakąś z sobą zgodność i tą zgodność wystarczy, że będzie właśnie forma logiczna. Stąd tutaj w tym drugim cytacie Wittgenstein mógł napisać, że właśnie płyta gramofonowa, zapis nutowy, to jest jakiś obraz muzyki. No i nie potrzebujemy tutaj w zapisie nutowym jakiejkolwiek świadomości. Wystarczy zgodność formy logicznej. Takim literackim przedstawieniem tego samego będzie książka Petera Wattsa Ślepowidzenie. Jeżeli ktoś nie czytał, to albo zaraz zdradzę zakończenie, albo może zatkać uszy na czas tego właśnie slajdu. W każdym razie Ślepowidzenie jest to powieść, która próbuje sobie przedstawić spotkanie ludzi i pierwszy kontakt ludzkości z obcymi. Oto właśnie do Ziemi dolatuje jakiś tajemny statek obcych, ludzie wysyłają misję rozpoznawczą, tam na tym statku obcych ku swemu zaskoczeniu znajdują wyłącznie takie prymitywne stworzenia, które nazwali sobie wężydłami. Te wężydła nie zdradzają żadnych oznak samoświadomości, nie komunikują się między sobą, dały się w miarę łatwo schwytać. W tej niewoli na statku ludzi zachowują się apatycznie, rozwiązują zadania tylko wtedy, kiedy zada im się ból. W związku z tym zaczęły pojawiać się tam duże pytania wśród ludzi, w jaki sposób te stworzenia zdołały skonstruować statek kosmiczny, w jaki sposób zdołały odbyć tę podróż, prawda, do Ziemi. No i odpowiedzi przychodzą, jak to zwykle bywa w takich książkach, za późno dla ludzi. Zaczyna od uświadomienia sobie takiego prostego faktu właśnie z ludzkiej percepcji, że ludzkie oko wykonuje tak zwane ruchy saccadowe, czyli nasza percepcja nie jest ciągła, tylko przypomina stopklatkę i mózg później skleja właśnie tę stopklatkę w ciągły film strumienia świadomości. A to, co właśnie dzieje się między tymi stopklatkami, no to nasza percepcja zwyczajnie ignoruje i okazuje się w tej książce, że te wężydła doskonale właśnie wykorzystały ten fakt, że my mamy te bardzo krótkie, niezauważalne dla nas niemalże momenty właśnie ignorowania rzeczywistości całkowicie i w tym momencie przekazywały sobie informacje o ludziach, o ich technice na swój statek. Okazały się być zwierzętami dużo bardziej inteligentnymi, mimo że właśnie nie mają świadomości. I to jakby jest główny clou programu, że tutaj autor wyobraża sobie stworzenie, które nie marnuje swojej energii na samoświadomość, na jaźń, na wszystkie problemy, które my mamy właśnie z naszą świadomością i samoświadomością, są czystymi inteligencjami i z tego powodu wygrywają walkę z ludźmi. Mają prawdziwe przekonania, nie mają tej sfery mentalnej, nie mają tej sfery świadomej. Jeżeli w związku z tym warunkiem prawdy obiektywnej nie jest istnienie rzeczywistości obiektywnej i nie jest istnienie świadomości, to co jest? No, uważam, że istnienie Boga. Jeżeli prawda obiektywna ma mieć jakiś sens, to pojęcie ma mieć jakiś sens, to musi istnieć Bóg. I to już widać, jakby przeczuwamy tę tezę już w samych definicjach. Jeżeli prawda względna, to prawda właśnie z pewnego punktu widzenia, no to prawda obiektywna powinna być taką prawdą niejako znikąd. W filozofii nazywamy tę prawdę, ten punkt widzenia znikąd subspecie eternitatis, czyli z punktu widzenia wieczności, spoza czasoprzestrzeni. Właśnie tym
bytem wiecznym spoza czasoprzestrzeni jest Bóg. Jeżeli prawda względna to prawda uwarunkowana, chociażby właśnie naszym narządami percepcji, to prawda obiektywna będzie nieobciążona jakimikolwiek warunkami. To tym bytem właśnie absolutnie nieuwarunkowanym jest Bóg. I odwrotnie, jeżeli Bóg nie istnieje, to też nie istnieje taka obiektywna, absolutnie bezkontekstowa perspektywa spojrzenia na rzeczywistość. Nie istnieje to subspecie eternitatis. Istnieją właśnie tylko wtedy nasze punkty widzenia. Ten związek sensowności idei prawdy z obiektywną i z istnieniem absolutu znają także ci, którzy odrzucają klasyczną koncepcję prawdy. Tutaj no, niesprawiedliwie Dameta wrzuciłem do tego grona, bo on akurat uznaje klasyczną definicję prawdy. Ale właśnie tu wspomniany Putnam i Rorty znowu właśnie widzą tenże związek. Jeżeli mielibyśmy dalej opracowywać, bo to na razie tylko jakby taka intuicja z definicji, prawda, przeczuwamy, że pojęcie prawdy obiektywnej ma wiele wspólnego z istnieniem Boga. Jeżeli mielibyśmy dalej rozważać ten związek, no to byśmy spojrzeli na argumenty, które w historii przedstawiano za istnieniem Boga, które wychodziły właśnie z fenomenu prawdy. I tu przedstawimy te trzy argumenty, zaczynając od argumentu z istnienia prawd wiecznych. Tutaj na slajdzie ja po prostu nazwałem ten argument z istnienia prawd, ponieważ jego różne wersje pokazują, że to nie musi chodzić wyłącznie o prawdy wieczne. Takim najsłynniejszym argumentem jest ten, który przedstawił święty Augustyn w dziele o wolnej woli, gdzie wskazywał na istnienie prawd wiecznych, jeżeli prawda jest zawsze związana, nie jest właśnie jakimś, jak to też było przedstawione na poprzednim wykładzie, nie jest jakimś przedmiotem, tylko jest własnością intelektu, cechą intelektu. A wiemy, że istniał czas, kiedy nie było ludzi, a mimo wszystko prawdy matematyczne istniały, no to pytanie, w jaki sposób one mogły istnieć, w jaki sposób, prawda, 3 plus 7 równało się 10 nawet przed początkiem istnienia ludzkości. No i Augustyn uważa, że możemy sensownie przyjąć, że 3 plus 7 zawsze równało się 10, wtedy, kiedy pomyślimy o tej prawdzie jako prawdzie umysłu Bożego, a więc poznanie prawd matematycznych nie jest skutkiem działania naszych zmysłów. Te przedmioty matematyczne nie znajdują się w rzeczywistości, są właśnie przedmiotami umysłowymi, nie naszego intelektu, ponieważ one na pewno, nie tylko naszego intelektu, ponieważ one na pewno istniały jeszcze przed pojawieniem się intelektów ludzkich. W związku z tym musimy postulować istnienie intelektu wiecznego, a to oznacza, że Bóg istnieje. Bardzo podobnie współcześnie na tę sprawę zapatruje się Alvin Plantinga, który również właśnie zadaje pytanie o naturę bytów matematycznych, abstrakcyjnych typu liczby czy zbiory. I znowu jakby powtarza tę argumentację, prawda? Liczby czy zbiory nie istnieją tak, jak istnieją rzeczy materialne. Pójście drogą Platona czy Frege'ego i postulowanie jakiejś odrębnej sfery bytów idealnych dla Plantinga wydaje się być jakimś zupełną ekstrawagancją filozoficzną, niewartą dłuższego rozważania. W związku z tym zostaje ten zdroworozsądkowy pogląd, wedle którego przedmioty abstrakcyjne to przedmioty intencjonalne, przedmioty intelektu, przedmioty umysłu. Jeżeli tak, to znowu umysł ludzki nie wystarczy. Tu Plantinga troszeczkę inaczej to argumentuje. To znaczy on mówi, istnieje nieskończenie wiele liczb, istnieje nieskończenie wiele operacji matematycznych. Ludzie na pewno wszystkich nie pomyśleli, a mimo wszystko, że uważamy, że nawet o tych niepomyślanych liczbach i niepomyślanych działaniach matematycznych, że albo te liczby istnieją, a te działania matematyczne są prawdziwe albo fałszywe. W związku z tym znowu nie wystarczy dla istnienia bytów abstrakcyjnych postulowanie wyłącznie intelektów ludzkich. W związku z tym, jeżeli byśmy pomyśleli o jakimś intelekcie właśnie nieskończonym, który jest w stanie pomyśleć nieskończenie wiele liczb i nieskończenie wiele operacji matematycznych, no to wtedy problem rozwiązujemy. A więc znowu od przedmiotów abstrakcyjnych dochodzimy do stwierdzenia istnienia intelektu Bożego i w związku z tym samego Boga. No i niedawno również Robert Szpejman tenże argument podnosił, tylko że on odwołał się właśnie do takich nie tylko prawd matematyki, prawd wiecznych, ale do takich zwykłych, prawda, że teraz prowadzę ten oto wykład. Szpejman mówił, to będzie prawdą również jutro, że dzisiaj był ten wykład. Będzie to prawdą, ponieważ chociażby będziemy mieli świadectwa na rzecz prawdziwości tej tezy, będziemy mieli
pamięci jeszcze ten wykład. No ale przyjdzie ten moment, kiedy już o nim wszyscy zupełnie zapomnimy. Przyjdzie w ogóle moment, kiedy nas nie będzie. Przyjdzie moment, kiedy ludzkości nie będzie, zniknie świat. Czy to będzie oznaczało, że wtedy już nie będzie prawdą, że ten wykład się odbył? Czy wtedy okaże się, że w ogóle nie było prawdą, że ja istniałem? No, jeżeli miałoby się kiedyś w przyszłości okazać, że mnie nigdy nie było, mówi Szpeman, że nigdy ten wykład się nie odbył, to w gruncie rzeczy konsekwentnie można było powiedzieć, już teraz mnie nie ma, już teraz nie ma tego wykładu. I są przekonania religijne, które są gotowe przyjąć tę dziwną konsekwencję. Szpeman wskazuje na buddyzm jako właśnie tę teorię teologiczną, która akceptuje właśnie to wnioskowanie. Ale możemy stwierdzić, że jest czymś absurdalnym, że mnie nie ma, że nie istnieję. I w związku z tym przyjąć, że istnieje jakiś intelekt, który utrzymuje znowu w swojej wieczności prawdę o moim istnieniu, czy prawdę o tym, że ten wykład się odbywa i że się odbył. I w związku z tym postuluje istnienie Boga. Tu oczywiście możemy też przywołać w kontekście tego argumentu autorytet świętego Tomasza z Akwinu, ale pewnie czas mnie goni, więc przejdźmy do argumentu Leszka Kołakowskiego. On też jest bardzo podobny do tego argumentu Augustyna, ale ja go chcę tu zaprezentować w kontekście głównie właśnie tego obiektywizmu relatywistycznego. Można powiedzieć, że ten argument, mimo że Kołakowski go nie formułuje w stosunku do tych obiektywistów relatywistycznych, ale wydaje mi się, że on jakoś odpowiada właśnie na problem właśnie tego stanowiska. Kołakowski wskazuje, że jeżeli prawda szczegółowa, jakaś jedna poszczególna prawda ma być prawdą obiektywną, to jest tą prawdą obiektywną, jeżeli stanowi część jakby całości. Musi być jakimś elementem zbioru całkowitego, opisującego prawdziwie naszą rzeczywistość. Dlaczego tak jest? Ponieważ mówi, nigdy nie wiemy, jak całość wpływa na prawdy poszczególne. Wiemy, czy dana prawda jest już rzeczywiście prawdą obiektywną, dopiero wtedy, kiedy mamy właśnie ten kontekst całości. Tutaj klasyczny przykład, który się przywołuje, no to, że właśnie szczególna teoria względności pokazała nam zakres stosowania dynamiki Newtona. Zachowała jej prawdziwość, ale pokazała, że ona nie jest jakby uniwersalnie prawdziwa, te zasady dynamiki newtonowskiej, czy teoria grawitacji Newtona. To po pierwsze, a po drugie mówi Kołakowski, zawsze w przypadku każdej prawdy poszczególnej, każdego zdania przyjmujemy bardzo wiele różnych założeń, reguł, niewypowiadanych głośno, bo nie ma takiej potrzeby, ale one tam są, milcząco są zakładane, jakieś chociażby reguły językowe, jakieś prawda o regułach gramatycznych. Tych prawd jest wiele i każda prawda jest właśnie powiązana z innymi. W związku z tym, jeżeli coś ma być prawdą obiektywną, no to tylko właśnie jako część, jako aspekt tej całej prawdy. Co to jest ta cała prawda? I znowu Kołakowski będzie się odwoływał do tego, że tym podmiotem, depozytariuszem tej prawdy całościowej, która właśnie obejmuje wszystko rzeczywistości, jest Bóg. I wreszcie trzeci argument ewolucyjny Plantingi, który wygląda właśnie tak, że wychodzimy właśnie z tego, że ludzkie władze poznawcze są rzetelne, że prowadzą nas ku prawdziwym przekonaniom, że z tego w związku z tym wynika, że musi istnieć jakieś dopasowanie między naszymi zdolnościami poznawczymi a światem, jak to wynika z definicji klasycznej prawdy. Dalej Plantinga twierdzi, że jeśli Bóg nie istnieje, to to dopasowanie jest czymś skrajnie nieprawdopodobnym. Jeżeli istnieje, to jest czymś prawdopodobnym, zatem Bóg istnieje. Teraz jeżeli chodzi o wyjaśnienia, przesłanka pierwsza jest uzasadniana przez Plantingę no właśnie sukcesami nauki, naszym przetrwaniem. Jeżeli przetrwaliśmy tyle set lat, to znaczy, że mamy prawdziwe przekonania i nasze władze poznawcze są rzetelne. Jeżeli chodzi o przesłankę drugą, to Plantinga zwraca uwagę, że to dopasowanie wcale nie jest czymś oczywistym, że nasze władze poznawcze prowadzą nas ku prawdzie, że mogłoby być zupełnie inaczej i to, jak mogłoby być inaczej, właśnie pokazuje naturalistyczna interpretacja teorii ewolucji. Taka teoria ewolucji, która zakłada, że Bóg nie istnieje, to teoria ewolucji, która mówi, że proces ewolucyjny był niesterowny, przypadkowy. Co z tego by wynikało? No wynikałoby po pierwsze, że funkcją każdego organizmu, każdego organu w każdym organizmie, włącznie z naszym mózgiem, jest co? Nie prawda o rzeczywistości, tylko adaptacja do rzeczywistości, znajdowanie pożywienia, przemieszczanie się, pokreacja i tak dalej. A po drugie, wynikałoby z tego, że selekcja naturalna,
działa nie na sądy logiczne, nie selekcjonuje prawdy, a odrzuca fałsze, tylko działa na geny, prawda? Działa właśnie po to, żeby przystosować organizm, a nie po to, żeby wyselekcjonować prawdziwe przekonania. A tutaj ten obrazek na dole właśnie pokazuje, co tutaj Plantinga ma na myśli. Bo wyobraźmy sobie, że nasza struktura neuronalna reaguje na lew przekonaniem: nie, tu jest niebezpieczeństwo, uciekaj, tu jest lew, on chce cię zjeść, uciekaj. Tylko zareagowałaby przekonaniem: mam ochotę pobiegać, lew chce się ze mną bawić w berka. Więc Plantinga twierdzi, że w takiej sytuacji nadal to zachowanie byłoby adaptacyjne, pozwalałoby gatunkowi ludzkiemu przetrwać i nie ma powodu z punktu widzenia właśnie naturalistycznie pojmowanej teorii ewolucji, żeby nasze przekonania nie miały nic wspólnego z prawdziwością, żeby ta treść przekonań była tak zupełnie sobie amuzą z rzeczywistością. Prawda? W związku z tym prawdopodobieństwo, jeżeli Bóg nie istnieje, to prawdopodobieństwo, że istnieje to dopasowanie między naszymi władzami poznawczymi a rzeczywistością, jest skrajnie nieprawdopodobne, tutaj z powodów już wymienionych. Natomiast jeżeli Bóg istnieje, to mamy liczne powody, żeby sądzić, że Bogu zależało na tym, żeby ludzie byli zdolni poznawać Jego świat, ten świat, który stworzył. Zatem teizm lepiej wyjaśnia fakt, że posiadamy prawdziwe przekonania. Podsumowanie. Ogólny schemat powyższych argumentów był taki, że warunkiem istnienia prawdy obiektywnej jest istnienie Boga. Prawda obiektywna istnieje, w związku z tym istnieje Bóg. Ja poświęciłem się dzisiaj uzasadnianiem przesłanki pierwszej, że tak jest, że warunkiem istnienia prawdy obiektywnej jest istnienie Boga. Czy w związku z tym jesteśmy w domu? Czy w związku z tym udowodniliśmy istnienie Boga? Niekoniecznie. Tutaj akurat byśmy dali autora, który był jednym z tych twórców z tego argumentu, Roberta Szpemana, który twierdzi, że dzisiaj, ponieważ ta przesłanka druga wcale nie jest oczywista dla ludzi, że właśnie ludzie zwątpili w istnienie prawdy obiektywnej, a nie możemy mieć jednego bez drugiego. W związku z tym w gruncie rzeczy ten argument nas nie posuwa wiele do przodu. Ten argument tylko pokazuje, że warunkiem istnienia prawdy jest istnienie Boga, ale zostawia nas trochę w ciemnościach, jeżeli chodzi o samo uzasadnienie prawdy. Ja tu osobiście oczywiście nie będę aż tak sceptyczny i pesymistyczny jak Szpeman. Tutaj z argumentów nawet już przedstawianych na poprzednim wykładzie można wskazać, że te konkurencyjne stanowiska względem absolutyzmu epistemologicznego, czyli relatywizm epistemologiczny, jest samoobalający się, że mamy właśnie dobre argumenty przeciwko sceptycyzmowi epistemologicznemu. W związku z tym możemy stwierdzić, że to absolutyzm jest tym stanowiskiem najwłaściwszym. W związku z tym mielibyśmy tutaj jakieś potwierdzenie przesłanki drugiej, a w związku z tym również moglibyśmy wnioskować o istnieniu Boga z istnienia prawdy. Na końcu też tutaj wspominany Piłat pewnie jeszcze będzie na paru innych wykładach się pojawiał. Natomiast ja tu wybrałem Piłata w wersji Buchakowa z Mistrza i Małgorzaty, bo Buchakow też sobie przedstawia właśnie tę scenę i w jego dziele Jezus odpowiada na pytanie Piłata, cóż to jest prawda, i odpowiada następująco. Prawdą jest to przede wszystkim, że boli cię głowa, to boli cię, i to tak bardzo cię boli, że małodusznie rozmyślasz o śmierci. Można było powiedzieć, że z jednej strony Buchakow tutaj chce nam powiedzieć, że Jezus odsłania swoje bóstwo swoją wszechwiedzą, ale też nie do końca, bo czasami oczywiście my też wiemy, że kogoś boli głowa. To widać, prawda, po jego zachowaniu, że go boli głowa, więc możemy komuś takiemu coś takiego powiedzieć bez posiadania wszechwiedzy. Ale w świetle tego wykładu i myślę, że to, co chciał powiedzieć Buchakow, to to, że odsłania Jezus swoje bóstwo po prostu mówiąc prawdę. To mówiąc prawdę, nie, właśnie nie tylko taką wielką prawdę o tajnikach rzeczywistości, przenikającą właśnie jakąś naturę, prawda, rzeczy fizycznych, cząstek elementarnych, ale właśnie taką prostą, prozaiczną, jak to, że na przykład może mnie boleć głowa. Nie jesteśmy bogami, nie jesteśmy wszechwiedzący, ale możemy go ukazywać właśnie mówiąc prawdę w swoim życiu. Patrzę na zegarek, już jest 11:00. Po 11:00. Czy są jakieś pytania? Póki co.
Nie widzę rąk, bo możemy zostać jeszcze na te. Dobrze, to... O, ojciec Janusz pyta, ma pytanie. Do kogo? Profesor Dobrzeniecki. O. Ja mam jedną tylko uwagę. Proszę wybaczyć, że się będę czepiał, ale... Aha, dalej. Proszę wybaczyć, ale prześladuje mnie już któryś raz z kolei ta nieszczęśliwa definicja Groblera, którą ksiądz profesor był łaskaw przytoczyć, dotycząca relatywizmu epistemologicznego. Jak państwo pamiętacie, to było bodajże na drugim slajdzie. Grobler rzeczywiście, także to nie jest moja uwaga do księdza profesora Dobrzenieckiego, tylko do Adama Groblera. Grobler definiuje relatywizm jako takie stanowisko, które uznaje, że zdanie będące z jednego punktu widzenia prawdziwe, z innego punktu widzenia może być uznane za nieprawdziwe. Tak? Taka jest definicja Groblera. Taka jest definicja Groblera, rzeczywiście taka u Groblera jest. Sprawdziłem to dwa razy. I to powtarza się nie jeden raz u niego. Proszę państwa, no, gdybyśmy przyjęli taką definicję relatywizmu epistemologicznego, to ja bym powiedział tak. Każdy, kto myśli zdroworozsądkowo, byłby skrajnym relatywistą. Znaczy byłby relatywistą epistemologicznym. Dlaczego? Jeżeli ja wypowiadam zdanie, deszcz pada, dzisiaj, tutaj w Warszawie, o godzinie 11 na warszawskich Bielanach. To jest zemsta profesora Groblera. Jeżeli ja, proszę państwa, wypowiadam zdanie dzisiaj o 11 tutaj na Bielanach, w Warszawie, deszcz pada, to jest to zdanie prawdziwe, ale ono jest zrelatywizowane do czasu i miejsca, w którym je wypowiadam. Zgadza się? Dlatego, że jeżeli to samo zdanie wypowiem w Krakowie, na Zakrzówku, nie wiem, jaka tam jest teraz pogoda, chciałem sprawdzić, czy pada, czy nie, ale nie udało mi się tak szczegółowo, to być może tam pada. I to, że istnieją zdania, które z jednego punktu widzenia są prawdziwe, a z drugiego punktu widzenia są nieprawdziwe, to nie jest żadne stanowisko relatywistyczne, tylko to jest zwykły zdrowy rozsądek. Stanowisko relatywistyczne, epistemologicznie relatywistyczne, to jest takie, kiedy mówię, że nie ma żadnego zdania, któremu należy przypisać wartość logiczną prawdy, jeżeli już zostajemy na poziomie zdań czy sądów, których zdania są nośnikiem. Jeżeli nie ma, jestem relatywistą, kiedy twierdzę, że nie ma żadnych zdań, żadnego zdania, któremu mogę przypisać wartość, bezdyskusyjnie wartość prawdy, znaczy niepowątpiewalnie wartość prawdy. Czyli to, proszę państwa, oznacza, że musiałbym uznać na przykład, że zdaniu P jest tożsame nieprawda, że P, również nie mogę przypisać wartości logicznej prawdziwości. No? No, czyli krótko mówiąc, nawet zasady sprzeczności tutaj bym nie respektował. Dlaczego na to zwracam uwagę? Dlatego, że to sprowadzanie relatywizmu do spostrzeżenia, że jakby to powiedzieć, że relatywizm jest stanowiskiem, które każde zdanie uznaje za, albo inaczej, relatywizm jest takim stanowiskiem, na którego potwierdzenie wystarczy wskazanie na jakiekolwiek zdanie, że ono jest zrelatywizowane do okoliczności, miejsca i tak dalej, a czasami do własnego odbioru, no to jest, powiedziałbym, no daleko idące uproszczenie. Nie? Rzeczywiście dziękuję za uwagę. Rzeczywiście może trochę niechlujności było w relatywizmie, ale będę się bronił tym, że prawie jestem pewien, że przy okazji absolutyzmu jakby ten element był zaznaczony, bo tam mówiłem o tym, że absolutyzm mówi, że przynajmniej część sporów jest rozstrzygalna, prawda? To właśnie oznaczało właśnie dokładnie to, o czym mówił tutaj ojciec Janusz, czyli właśnie absolutysta nie musi twierdzić, że
wszystkie zdania są właśnie obiektywnie prawdziwe bądź obiektywnie fałszywe. On może przyznać, że przynajmniej część zdań właśnie jest względnie prawdziwa i względnie fałszywa. Nie trzeba tutaj właśnie takiej zero-jedynkowości akurat w tym przypadku. Po drugie, absolutysta też nie musi twierdzić, że jest w posiadaniu takich prawd. Nie, prawda? Absolutysta nie musi być, to nie musi być osoba, która, prawda, jeżeli wierzysz w istnienie prawdy obiektywnej, absolutnie prawdziwej, bez żadnych kontekstów, to mi teraz ją podaj. Nie muszę podawać takiego przykładu, nie muszę znać takiej prawdy, żeby wierzyć w to, czy wiedzieć, że ona istnieje. Chociażby jeżeli jestem teistą, no to już wiem, że takie prawdy istnieją i są w Bożym umyśle. Nie muszę ja być w posiadaniu. Tak?